proszę Państwa, pojawia się państwo. I oczywiście w sensie takim, jakby to powiedzieć, literalnym, no to możemy powiedzieć, że jest to po prostu monarchia konstytucyjna, dziedziczna monarchia konstytucyjna, czyli mamy, zresztą na przykład Trentowski też się opowiadał za taką formą ustrojową, albo Benjamin Constant się opowiadał, więc nie tylko Hegel. Czyli mamy monarchię, chciałam powiedzieć, że mamy rząd i zgromadzenie stanowe, ale myślę, że nie to państwo by tak naprawdę interesowało, takie struktury, tak? Tylko raczej chcielibyście się dowiedzieć, skąd ten totalitaryzm, o co tutaj chodzi, że w tym państwie takie są kontrowersje, prawda, że jedni się tak zachwycają, a inni nie. Otóż on nazywa państwo rzeczywistością wolności. O co tutaj chodzi? Mianowicie, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to jest tak, że człowiek uznaje, że drugi podmiot w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego jest wolny, dlatego, że dzięki uznaniu jego wolności może z nim robić interesy. Czyli ja uznaję twoją wolność, uznaję twoją podmiotowość, bo mi się to opłaca. Czyli tak naprawdę jestem egoistą. Czyli można by powiedzieć, że Hegel przyswoił sobie Adama Smitha i wrzucił go do dziedziny społeczeństwa obywatelskiego, ale nie chce zgodzić się, aby życie społeczne kończyło się na ekonomii, tak jak właśnie jest na przykład u Marksa. Że to wyczerpuje już cały byt społeczny. I dlatego wprowadza to swoje nieszczęsne państwo, w którym pisze na przykład, wolny jest ten, kto chce czegoś ogólnego. Czyli ja akceptuję wolność i podmiotowość drugiego człowieka nie dlatego, że mi się to opłaca, nie dlatego, że zrobię z tym jakiś interes, tylko dlatego, że szanuję godność drugiego człowieka. Czyli akceptuję drugiego człowieka dlatego, że szanuję go jako człowieka, bo szanuję jego człowieczeństwo, szanuję to, że on jest duchem, szanuję to, że on jest istotą rozumną i wolną. Tak? To jest taki, można powiedzieć, sfera państwa, to jest, proszę Państwa, taka sfera pewnej emfazy, takiej sfera takiej godności człowieczej, która nie może zostać zatracona w ekonomii, bo ona się zatraca, ta godność się zatraca w ekonomii. Ekonomia egalitaryzuje, ekonomia to jest właśnie silniejszy sobie poradzi z poprzednie. Z państwa ma, można by powiedzieć, przeciwdziałać temu zagubieniu etycznemu jednostki w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, w dziedzinie gospodarki, tak? Czyli obywatelem i takim, można powiedzieć, afirmatorem państwa jest ktoś, kto jest zdolny do myślenia politycznego, czyli to jest człowiek, który jest zdolny do myślenia w kategoriach dobra ogólnego, czyli przekracza jednostkowość, to jest właśnie to co w dziedzinie metafizyki państwu próbowałam pokazać, że u Hegla cały czas się przekracza jednostkowość, wychodzi się gdzieś poza swoje empiryczne ja, prawda? I sfera państwa jest właśnie tą sferą, gdzie ja przekraczam siebie. To jest taka, można powiedzieć, szlachectwo ducha, prawda? Wspólnota. O, to już byśmy tego typu terminy wprowadzali, prawda? Ale bardzo ciekawe jest to, proszę Państwa, że czyli można powiedzieć, że on próbuje pokazać taką zmianę społeczną w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, tak? Taką, można powiedzieć, emancypację mieszczańską, ale w ramach paradygmatu myślenia arystotelesowskiego. Czyli on nie chce odpuścić Greków, tak można skrótowo powiedzieć. Czyli to, co Arystoteles. Człowiek jest zoon politikon. Państwo jest pierwej niż jednostka. Państwo jest ważniejsze niż jednostka, prawda? Czyli on chce zachować ten paradygmat myśli starożytnej, ale jednocześnie pokazać nowoczesność, tak? Czyli proszę zauważyć, co się dzieje u Hegla. To jest moim zdaniem właśnie trudność zrozumienia tej koncepcji. Że z jednej strony on nie chce się zgodzić na wyższość społeczeństwa obywatelskiego nad państwem, bo jeśli by się zgodził na wyższość społeczeństwa obywatelskiego nad państwem, to by musiał powiedzieć, że jednostka jest ważniejsza niż wspólnota, prawda? Że egoizm jest ważniejszy niż dobro wspólne. On nie chce tego powiedzieć i nie mówi. Ale też nie chce zgodzić się na prostą powtórkę myśli starożytnej, gdzie po prostu faktycznie człowiek był poddany pewnej całości kolektywnej, pewnym obyczajom, z którymi się nie polemizowało. Sokrates właśnie dlatego zginął, że próbował jakieś autonomiczne ja myślące przeciwstawić sumienie jakiemuś kolektywnemu bytowi. Zresztą Hegel bardzo daje ciekawą interpretację śmierci Sokratesa, dużo na ten temat pisze, bo dla niego to jest człowiek symbol. Tak, czyli nie jest wcale prawdą, że to państwo jest ważniejsze niż jednostka, bo tego też nie chcę powiedzieć, bo to byśmy wtedy wrócili gdzie? Do przeszłości, do Grecji, a my żyjemy w czasach nowoczesnych. Czyli jakie jest stanowisko Hegla? Literalnie stanowisko jest takie, że zarówno człowiek, jak i państwo razem
stanowią zabezpieczenie wolności. Bo jeśli uznamy, że człowiek to będzie atomizm, rozpad, indywidualizm za bardzo mocny, a jeśli powiemy, że tylko państwo i nie uznamy wolności jednostkowej, nie uznamy Sokratesów, którzy się odwołują do sumienia i własnej wewnętrznej woli, no to będzie państwo właśnie totalitarne. Więc on literalnie mówi, że to ma współistnieć razem. I oczywiście tym filarem nowoczesnego państwa jest człowiek, duch, rozumiany jako istota racjonalna. I teraz Hegel właśnie wierzy, na tym polega jego jakby takie może naiwne czy utopijne troszkę przekonanie, że człowiek będzie się oczywiście spontanicznie identyfikował z państwem, ponieważ ono akceptuje jego wolność jednostkową, ponieważ państwo wyłoniło z siebie społeczeństwo obywatelskie, które jest zaafirmowane. Czyli, że człowiek będzie się spontanicznie utożsamiał ze wspólnotą, bo jest to właśnie wspólnota, która nie represjonuje jednostki. Tak? I właśnie dlatego Hegel popada w taką nieprawdopodobną emfazę, a jeszcze na nieszczęście czasami, proszę Państwa, używa słowo państwo na określenie całego systemu społecznego. Czyli przez państwo rozumie rodziny, społeczeństwo obywatelskie i te organa państwowe, a nawet czasami społeczeństwo obywatelskie nazywa państwem konieczności i rozsądku, czyli to państwo się pojawia w bardzo różnych konfiguracjach, w bardzo różnych dziedzinach. Można by powiedzieć, że sam sobie zawinił. I faktycznie ja też uważam, że za dużo jest u Hegla emfazy, takiej przesady, takiej afirmacji właśnie, że państwo to jest pochód Boga w dziejach, ale on właśnie się zachwyca tym, że udało się w świecie nowoczesnym pogodzić wolność jednostkową, która nie tak jak u liberałów i w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego umowa społeczna jest po prostu, ta jednostka jest zbyt silna, zbyt zatomizowana, że udało się jakoś włączyć w sposób racjonalny jednostkę do wspólnoty. A teraz dlaczego będzie się jednostka utożsamiała tak chętnie z państwem? Otóż proszę, dlatego, że na przykład, oczywiście człowiek ma obowiązki wobec państwa, bo ma, płaci podatki, musi iść do wojska i tak dalej, prawda? Ale ma też prawa, bo człowiek zyskał prawa, czyli przestał być poddanym. To jest właśnie ta wielka idea, prawda? Czyli ma na przykład co? Prawo do cielesnej nienaruszalności, prawo do jawnego procesu sądowego, ma prawo do szczepień, za czasów Hegla już szczepienia się pojawiły, prawda? Ma prawo do socjalnego wsparcia, jeśli mu się coś nie uda, prawda? Ma prawo do wolnej wypowiedzi, jeśli ma taką chęć, żeby coś powiedzieć, prawda? Więc Hegel uważał, że człowiek będzie się chętnie identyfikował z tą właśnie wspólnotą, bo ona daje mu nie tylko ma obowiązki, ale zyskał również prawa. Czyli można by powiedzieć, że państwo jest dla niego taką ideą, bo zadanie dla państwa, skoro jest takim prusakiem niedobrym, to jak myślicie, ile razy konkurs ogłaszamy, ile razy w zasadach filozofii prawa pojawia się Prusy, słowo Prusy, ile razy, no skoro taki jest dyktator pruski, jak myślicie państwo? No ale ile, no mniej więcej, no. Strzelam, że raz. Jeszcze jakaś propozycja? Dwa razy. Raz. Cztery. No proszę sobie wyobrazić, że nie ma ani jednej wzmianki. Nie ma ani jednej wzmianki o państwie pruskim. W jakimś sensie oczywiście dotyczy jego refleksja państwa pruskiego, no trudno, żeby nie, prawda, ale na przykład w wykładach filozofii dziejów na przykład pojawiają się Prusy. Chwali tam, nie wiem, gdzieś tu miałam, w którym to było momencie, ale już chyba nie znajdę teraz, chwali Fryderyka Wielkiego, na przykład za reformy. Prawda? Za reformy, za kodyfikację prawa, no za takie rzeczy chwali Prusy, prawda, więc wydaje mi się, że to jest raczej taki pewien model, taka idea państwa nowoczesnego, który idea państwa nie jest jakimś empirycznym państwem, prawda? Idea jest ideą, więc trudno raczej utożsamiać z jakimś konkretnym państwem, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jest dla niego wyrazem pewnego, to co właśnie lewica też przyjmuje z Hegla, prawda? Takiego pewnego spotkania, wspólnego doświadczenia, nie wiem, że odnajdujemy tożsamość wespół z innymi. Także przełamujemy bariery skończoności. To ma też taki podtekst religijny, że po prostu miłość jest dla chrześcijanina ostatecznie tą wartością, za którą on się opowiada, prawda? I w przestrzeni ekonomicznej nie ma miłości. Jest konkurencja. Natomiast na gruncie państwa właśnie ta bariera, oczywiście można się pytać, czy to nie są za bardzo takie utopijne wątki, ja? Tak to na pewno, ale że w każdym razie miłość w gruncie rzeczy byłaby czymś, co przełamuje barierę skończoności na gruncie państwa. Oczywiście to nie jest taka miłość, miłość do ojczyzny, no tak by to trzeba było powiedzieć, miłość do właśnie jakiegoś racjonalnego porządku, które umożliwia mi
przejawienie swojej indywidualności w sposób racjonalny, tak, że właśnie państwo nie jest represyjne w stosunku do mnie, a ja mam wobec niego oczywiście też cały system obowiązków. Jeszcze może tylko wspomnę o liberalizmie, ponieważ ja sama mam skłonność liberalne, uważam, że liberalizm jest uczciwy na gruncie przestrzeni publicznej, tak przynajmniej uważam. W związku z tym ja mam inklinację do tego, żeby wyławiać z Hegla momenty liberalne, no bo tak, że tak powiem, mi tak w sercu gra. I uważam, proszę Państwa, że naprawdę Popernic nie zyskał tym swoim negatywnym odcięciem się od Hegla, bo gdyby tego nie zrobił, to w sumie liberalizm zyskałby dosyć nieoczekiwanego sojusznika, bardzo nieoczekiwane miejsce. A tak Hegel został zawłaszczony przez lewicę i to się po prostu stało, prawda? I nic liberalizm nie zyskał właściwie. I oczywiście nie można powiedzieć, że Hegel jest liberalizmem, bo to by było za mocna teza. Ja na przykład nazywam koncepcję polityczną Hegla indywidualizmem uspołecznionym. Tak sobie ją nazwałam. Indywidualizm, sfera społeczeństwa, ale uspołeczniony, czyli próba przełamania, prawda? Ale jeśli chodzi o sam liberalizm, to proszę Państwa, naprawdę wierzcie mi, Hegel jest takim wolnościowym liberałem w sensie właśnie społeczeństwa obywatelskiego. Tam nie ma redystrybucji dochodów. Jest bardzo silna afirmacja własności prywatnej. Państwo ma się nie wtrącać właściwie do gospodarki. To wszystko naprawdę u Hegla. Potem oczywiście budujemy dla biednych i tych, co sobie nie poradzili, przytułki i pomagamy im, ale sam on uważa, że ludzie powinni być równi wobec prawa, ale na gruncie ekonomii nie możemy wyrównywać ludzi, bo po prostu mają różne talenty. To jest par excellence myśl liberalna, że każdy musi sobie poradzić w życiu sam, bardzo protestancka, etyka pracy. Każdy ma pracować i zarabiać na siebie, utrzymywać się, prawda? Więc moim zdaniem on liberalizm zna, szanuje, uznaje. Uznaje wręcz za racjonalne jądro współczesnego świata. To nie jest tak, że Hegel po prostu nienawidzi liberałów i prawda, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że Sokratesi to są ci liberałowie właśnie u Hegla, prawda? To jest potężna siła napędowa gospodarki, potężna siła, która buduje właśnie emancypację społeczną, która zmienia właśnie świat feudalny w świat nowoczesny. To jest racjonalne rondo, on je zna, akceptuje, a nawet afirmuje, ale je przekracza. To znaczy ja znam, rozumiem, afirmuję liberalizm, ale nie poprzestaję na tym, tylko próbuję budować nad tym wspólnotę, tak? Bo właśnie wiem, że jeśli bym skończył tylko na sferze społeczeństwa obywatelskiego, to by się skończyło na chwiejności i atomizmie społecznym, a to mi się nie podoba, bo ja jestem, prawda, fanem wspólnotowości, jednak pewnego takiego zanurzenia we wspólnocie. Myślę, że to jest chyba jasne. I oczywiście jest wiele, proszę Państwa, w tym państwie głosnie rzeczy, które mi się nie podobają, wcale nie zamierzam tego układać. Na przykład jest afirmatorem wojny. To się mi trochę właśnie włosy na głowie jeżą, jak ja czytam właśnie, że to jest zdrowie etyczne narodów, taka wojna, prawda? Że tak jak ruch wiatru chroni jezioro przed gniciem, tak wojna chroni narody przed takim właśnie zgnuśnieniem, prawda? Ja jestem prawie że pacyfistką chyba, jeśli mogę szukać jakiś... Ale też na przykład na gruncie Hegla to ja bardzo też pasuję dobrze, bo ja jestem Antygona. On przypisuje kobiecie, że kobieta jest związana z domem. I ja bronię praw domu, rodziny. I dlatego rzeczywiście tak się stało, że jak założyłam rodzinę, się w ogóle zmieniło myślenie, że ja po prostu jestem z rodziną, mnie nie interesuje żadna polityka. Ale to jest właśnie bardzo heglowskie, że kobieta nie chce w tym brać udziału właśnie w tym męskim świecie, kobieta nie po to rodzi dzieci, żeby one szły na wojnę i ginęły po prostu, prawda? No nie po to robi. Więc to jest w gruncie rzeczy bardzo heglowskie. No, kobieta jest wykluczona oczywiście z życia publicznego u Hegla. No wiele można wskazywać rzeczy, nie wiem, opinia publiczna na przykład, niby jest opinia publiczna u Hegla i ją poważa, ale z drugiej strony widać, że tak troszkę pogardza opinią publiczną, że na przykład pisze, że mówienie i pisanie tego, co chce, to jest robienie i pisanie, przepraszam, to jest to samo, co robienie tego, co się chce. Czyli na przykład czyli można by powiedzieć, że byłaby w państwie heglowskim jakaś cenzura by musiała być. Nie można szkalować, zwłaszcza rządu nie można szkalować. Nie można oczerniać monarchy, nie można szydzić spraw. Potępia wszelkie zachowania niekulturalne, prymitywne, tak? Więc ja nie wiem, czy to się Państwu podoba, czy uważacie, że to jest totalitaryzm. Ja bym chętnie żyła w państwie Hegla, bo jest własność prywatna zachowana. Na przykład w państwie Marksa bym nigdy nie chciała żyć, prawda? A może niektórzy z Państwa nawet uważają, że faktycznie nie można szkalować i obrażać innych na gruncie prasy, a może uważacie, że to za daleko idące, właściwie można się pisać, co się chce. No to Hegel by się z tym na przykład nie zgodził, prawda? Więc są pewne takie ograniczenia.
doświadczeń. Jest na przykład zwolennikiem kolonizacji, która mi się też średnio podoba, prawda? Więc na pewno są takie momenty, które ja bym też krytykowała.